Niestety nie jest to tajemnicą, że obecnie pszczoły miodne mają bardzo poważne problemy zdrowotne, których główną przyczyną jest pasożyt Varroa destructor. Pszczelarze, aby zwalczać tego pasożyta, mogą wykorzystać takie trzy główne grupy metod. Pierwsza grupa metod polega na użyciu oficjalnych, zatwierdzonych lekarstw, które niestety są toksyczne. Śladowe ilości tych lekarstw mogą trafić później do miodu. Lekarstwa te osłabiają też częściowo samą rodzinę pszczelom, a w kolejnych latach powodują uodpornienie się pasożyta i lekarstwa tracą z każdym rokiem swoją skuteczność. Druga grupa metod polega na użyciu kwasów organicznych, które nie są toksyczne dla produktów pszczelich. Pasożyty nie potrafią się na kwasy organiczne uodpornić, no ale niestety kwasy są żrące, stwarzają zagrożenie dla rodziny pszczelej, która może zostać bardzo poważnie poparzona, a w konsekwencji w skrajnych sytuacjach może nawet ponieść śmierć. Podobnie pszczelarz może doznać poparzenia podczas podawania leku. No i trzecia grupa metod to metody biotechniczne, czyli wycinanie czerwiu, co jest przez wielu pszczelarzy uważane za niehumanitarne, bo mówiąc językiem ludzkim, byłoby to wycinanie dzieci pszczół, a także stosowanie izolatorów, które pomagają w kontrolowaniu populacji pasożyta, ale niestety one są bardzo pracochłonne i to też sprawia, że nie ma takiego złotego środka. Nie ma takiej metody, która będzie całkowicie bezpieczna, skuteczna, prosta, mało pracochłonna. Można też powiedzieć, że cały świat pszczelarski wciąż szuka takiej metody. I teraz o co chodzi? Będąc na tegorocznej Apimondi, czyli na największym kongresie pszczelarskim, gdzie zjechali się reprezentanci z ponad 130 krajów, natrafiłem na stanowisko firmy Vita Animal Europe, które prezentowało swoje produkty. Między innymi prezentowali oni Bee Gym. Jest to siłownia dla pszczół, która ma wspomóc naturalny, instynktowny mechanizm samooczyszczania się z pasożytów. Gdybyśmy mieli przełożyć stosunek wielkości pomiędzy pasożytem Varroa destructor a pszczołą robotnicą i przenieśli ten stosunek do rozmiarów człowieka, no to pasożyt miałby rozmiar otwartej dłoni, bądź też niektórzy podają, że grejpfruta. Gdyby taki wielki pasożyt chodził po naszym ciele, no to od razu z łatwością byśmy go z siebie zdarli. Natomiast pszczoły nie mają takiej łatwości. Mają dużo problemów z samooczyszczaniem i to urządzenie ma im w tym pomóc. Tak jak niedźwiedź, który nie może podrapać się po plecach i idzie do najbliższego drzewa, żeby zaznać ulgi, tak samo pszczoły mają podchodzić do tych plastikowych elementów, do tych wypustek, wszystkich tutaj ostrych krawędzi i same korzystać z tego, żeby się oczyszczać. Tyle w teorii. Początkowo byłem sceptycznie do tego nastawiony. Uznałem, że to jest kolejny gadżet dla początkujących pszczelarzy, którzy będą zafascynowani i się na to nabiorą. I będąc na Apimondi, sceptycznie do tego podszedłem, powiedziałem, później się okazało, że był to główny prezes, powiedziałem do tego pracownika, że to nie będzie działać. A on odpowiedział, spokojnie, wyślemy panu kilka egzemplarzy do testów i będzie pan mógł sam wydać opinię. No i teraz, korzystając z okazji, zgodnie z tą obietnicą, którą tam dałem, w tym filmie przedstawię swoją opinię. Bee Gym Slim, czyli te plastikowe płytki, służą do tego, aby położyć je na górnych beleczkach ramek. Natomiast ten kwadratowy Bee Gym służy do tego, aby ustawić go tuż przed wejściem do ula, zaraz za wylotkiem wewnątrz ula. W teorii wydawało mi się, że to nie ma kompletnie sensu i dlatego byłem tak bardzo sceptycznie do tego nastawiony, ale przeprowadziłem test. Oczywiście miałem tylko dwie pary tych urządzeń, więc nie mogłem zrobić takich miarodajnych testów. Nie wiadomo, jaka będzie faktyczna skuteczność, ale przynajmniej można rozwiać niektóre wątpliwości na podstawie tych doświadczeń, które zrobiłem parę dni temu. Do testu przygotowałem dwa tegoroczne odkłady. W jednym była matka kraińska F3, gdzie pszczoły same wyhodowały sobie matkę z matecznika ratunkowego. W drugim była rodzina rasy kundel niewiadomego pochodzenia. Były to pszczoły trochę bardziej agresywne, trochę bardziej rojliwe, takie, których pszczelarze nie lubią. Aby była jakakolwiek, choćby minimalna wiarygodność tego testu, to uznałem, że najpierw, pomimo tego, że jest bardzo późno, to uznałem, że trzeba zmierzyć naturalny osyp pasożytów Varroa. Czyli włożyłem wkładkę dennicową wysmarowaną olejem i zmierzyłem, ile pasożytów się osypie bez używania żadnych urządzeń czy tam innych substancji chemicznych. I teraz tak, przez 8 dni
Od 15 do 23 września w rodzinie Kundli osób wyniósł 3 sztuki. Możecie policzyć sami teraz, bo dodaję zdjęcia na ekranie. Mogę się też mylić. Natomiast w rodzinie Krańskiej F3 ten osób wyniósł 6 sztuk. No i później do Kundli zamontowaliśmy BGM Slim, czyli te płytki położone na ramkach pomiędzy słoikami, bo było to w trakcie zakarmiania. A do krainek F3 dodaliśmy BGM na dennicę. Po zamontowaniu urządzeń, czyli od 23 września do 5 października, przez 2 tygodnie osypało się u Kundli. Ja naliczyłem 16 sztuk. Zaznaczam, że mogę się mylić, ponieważ to jest bardzo mało miarodajna próba oceny stopnia porażenia rodziny pszczelej za pomocą wkładki dennicowej. Z kolei krainka F3 miała 7 sztuk, czyli tak samo było przed podaniem urządzeń, jak i z podaniem urządzenia. Później zebrałem martwe pasożyty i za pomocą małej lupy sprawdziłem, jak wyglądają te ciała martwych samic pasożyta. No i one nie miały śladów pogryzienia, więc one były po prostu kompletne. Nie miały pourywanych nóg ani nic z takich rzeczy, więc to były takie typowe pasożyty, jak przy każdej innej metodzie zwalczania. O czym trzeba jeszcze tutaj pamiętać, co należy podkreślić? Że temperatura w trakcie tych zabiegów była zdecydowanie za mała. Tutaj była niska temperatura, 10, 12, 13 stopni. Na pewno była dużo zmniejszona aktywność pszczół. Też ta ilość pszczół nie była zbyt duża, bo te rodziny były średnie, powiedziałbym, że nawet słabej wielkości. Nie wiadomo też, czy zmienia się skuteczność używania BGM w zależności od podgatunku pszczół. Czy na przykład Apis mellifera mellifera będzie miała wyższą skuteczność samooczyszczania przy pomocy tego urządzenia w porównaniu do Apis mellifera ligustica, potocznie nazywanej Włoszkami, albo też krainkami, kaukazami i tak dalej. To pytanie zadałem prezesowi, głównemu twórcy tego urządzenia. On powiedział, że nie sprawdzali tego. Ale tutaj też zaznaczam, że to też może mieć bardzo duży wpływ na samooczyszczanie. Samooczyszczanie jest tak naprawdę cechą jak każda inna. Jedna rodzina jest miodna, druga nie jest miodna. Inna rodzina jest roiliwa, druga nie jest wcale roiliwa. I podobnie jest z samooczyszczaniem. Jedna rodzina może mieć wysoki poziom samooczyszczania, a druga może mieć ten poziom niski. I teraz przejdźmy do najważniejszego pytania, czyli czy warto, czy się opłaca zainwestować w takie urządzenia do zwiększenia samooczyszczania pszczół. Tak jak wspomniałem, na początku byłem sceptycznie nastawiony, później wsadziłem do ula i widziałem, że to urządzenie pracuje, że pszczoły są nim zaciekawione, podchodzą, ocierają się, wykonują jakieś dziwne ruchy, których wcześniej nie wykazywały, więc uważam, że tak, warto się przynajmniej zainteresować bliżej tymi urządzeniami. Ważne jest, aby podkreślić, że nie jest to ostateczne rozwiązanie warozy. To samo powiedział prezes na tym spotkaniu podczas Apimondi. To samo się znajduje na każdym opakowaniu. Nawet tutaj na tym BGSIM jest bardzo duży napis, że siłownia dla pszczół powinna być użyta tylko jako część zintegrowanej strategii zwalczania pasożytów. Więc to nie jest takie już ostateczne rozwiązanie problemu warozy. Ale jakbyśmy potraktowali to urządzenie jako pomoc, no to już zmienia postać rzeczy. Warto też zauważyć, że jeżeli byśmy przyjęli, że siłownia dla pszczół zwalcza tylko 10% pasożytów albo obniża poziom pasożytów o 10%, no to też pamiętajmy, że populacja nie zwiększa się liniowo, tylko ta populacja pasożytów rośnie wykładniczo. Kolejny pasożyt wyda kolejne 2 pasożyty, te 2 dadzą 4 i tak dalej. Mówię tutaj w dużym uproszczeniu, żeby nie wchodzić w szczegóły, bo jest bardzo dużo czynników, które mają wpływ na plenność samic Varroa destructor. Więc tutaj mając takie spowolnienie dla Varroa, czyli urządzenie, które po części destabilizuje populację pasożytów, no to możemy być zaskoczeni pozytywnymi efektami stosowania tych płytek. I teraz przejdźmy do tej kwestii związanej z finansami. Ile kosztuje to urządzenie? W Polsce jest ono obecnie niedostępne. To BGM Slim w ogóle nie jest dostępne w sklepach internetowych. Już nie mówię tutaj, że brakuje w magazynie, tylko nawet nie ma w ofercie tych wersji, które są bardziej skuteczne. Na angielskich stronach cena, która tam widnieje w sklepach internetowych, wynosi
11 do 13 funtów, czyli powiedzmy przy obecnym kursie jakieś 60 zł. I gdyby tak przeliczyć 60 zł, no to jest tak na dobrą sprawę jeden słoik dobrego miodu. Może tam powiedzmy dwa mniejsze słoiki dobrego miodu. Myślę, że na pewno w ciągu jednego sezonu rodzina pszczela, która będzie miała Bee Gees Slim, będzie w stanie wyprodukować, zarobić na siebie, czyli wyprodukować przynajmniej 1 kg miodu więcej niż bez tego urządzenia. Więc tutaj myślę, że jest to pod tym względem opłacalne. No i co więcej, to jest całkowicie bezchemiczna metoda. Tutaj nie trzeba żadnych pozwoleń, nie musimy obawiać się o żadną kontrolę. Jest to jakaś alternatywa, która może wspomóc tą główną metodę walki z warozą. Więc myślę, że warto mimo wszystko się tym zainteresować. Poza tym też warto zauważyć, że to się kupuje raz i ma się to na lata. Na początku też myślałem, jeszcze jak przygotowywałem się do tego filmu, że ta cena jest wygórowana i chciałem powiedzieć o tym na filmie, ale gdy się dłużej nad tym zastanowiłem, no to trzeba uwzględnić nie tylko koszty produkcji, czyli koszty plastiku, które pewnie wynoszą jakieś 50 groszy za jedną z tych płytek, więc zarabia bardzo dużo ta firma. Myślę, że tutaj, żeby tak powiedzieć obiektywnie, to trzeba uwzględnić również koszty, które nie są takie banalne, czyli przede wszystkim koszt formy niezbędnej do przygotowania tych urządzeń i późniejsza ich amortyzacja. No i druga sprawa, która jest związana z kosztem wyprodukowania tych siłowni dla pszczół, to koszt pracowników, bo tu musieli być naukowcy, którzy poświęcili nie wiadomo jak dużo godzin, aby dojść do wniosku, jakie elementy, jakie zadziory, czy 1 mm większe bądź mniejsze, zrobić, ile też musiało być testów w pasiekach w praktyce. I gdyby podliczyć ten czas i te formy i w ogóle całą otoczkę, te wszystkie koszty manipulacyjne, to myślę, że ta cena około 60 zł nie jest wygórowana. I teraz na zakończenie spróbujmy podsumować wszystkie za i przeciw. Najpierw zacznijmy od zalet. Na początku taki banał. Dla mnie największą zaletą i zaskoczeniem jest to, że Bee Gees w ogóle działa. Widziałem wiele reklam Bee Gees już od kilku lat, ale nie wierzyłem, że to coś w ogóle daje. Druga najważniejsza rzecz to, że produkt jest bezpieczny. Nie ma chemii, nie ma więc żadnego ryzyka zanieczyszczenia miodu i wosku, nie ma też problemu z pozwoleniami i tym, czy można legalnie stosować siłownię dla pszczół, tak jak na przykład mamy teraz w Polsce zamieszanie ze stosowaniem kwasów organicznych. Trzecia duża zaleta, produkt jest wielokrotnego użytku, zostaje nam on na lata, a wszystkie inne lekarstwa są przecież jednorazowe. Kolejna istotna zaleta, Bee Gees jest łatwy w zastosowaniu, wystarczy go włożyć do ula i ciężko o popełnienie jakiegoś błędu. Następna zaleta to to, że Bee Gees spowalnia rozwój populacji Varroa destructor, więc automatycznie rodzina jest silniejsza, no bo mniej obciążona przez pasożyta. I ostatnia korzyść, Bee Gees jest kompatybilny z każdym rodzajem ula. Wersja slim, czyli ta wersja do położenia na ramki, mieści się pod powałką. Sprawdzałem to w kilku ulach różnych producentów. Podobnie jest z wersją dennicową, którą można położyć na dennicy każdego typu. Teraz przejdźmy do wad. Przede wszystkim Bee Gees nie rozwiązuje problemu warozy w 100%. Trzeba być tego świadomym. Jest to tylko wsparcie dla innych metod walki. Druga rzecz to nieznana skuteczność, trudna do określenia. Działanie może być uzależnione od innych czynników, na przykład cechy samooczyszczania, a więc nie wiadomo jaka faktycznie będzie skuteczność u kogoś na pasiece, no bo tej cechy nie da się tak łatwo zweryfikować. Co ciekawe, na Apimondi dowiedziałem się też od producenta, że jest jeszcze jeden sposób montażu płytek, który pozwala na zwiększenie skuteczności. Podobno w optymalnych warunkach jest wtedy tak dużo martwych roztoczy, że tworzą na dennicy ślady uliczek międzyramkowych. Jest wtedy podobny widok jak podczas oglądania dennicy po zimowli, tylko że zamiast od sklepin leżą martwe roztocza. Następna wada to to, że Bee Gees Slim może trochę spowalniać robienie przeglądów. Płytki trzeba odkładać, a później znowu zakładać, więc jakieś to tam spowolnienie będzie. I ostatni argument przeciw, czyli dość wysoka cena jak na polskie warunki. 20-25 zł za jedną płytkę do położenia na ramkach to moim zdaniem taka górna granica, jaką można wydać na takie urządzenie. Inwestycja się w większości przypadków zwróci, ale trzeba wydać stosunkowo dużo na wejście. Za 70 zł to niektórzy pszczelarze myślę, że są w stanie zrobić cały ul, na przykład ze styroduru, a tutaj mamy tylko jakiś element wyposażenia. Jeśli chodzi o mnie, to będę kupował Bee Gees dla siebie, do testów. Jak ktoś chce się dołączyć, to można napisać do mnie maila na adres kontakt@buczacza.pl. Z kolei jakby ktoś mieszkał w Anglii i miał jakieś tanie dojście do producenta, to też dajcie mi znać. To wtedy ja się do kogoś chętnie dołączę.
Jeżeli film się podobał, to dajcie mi znać, czy taka forma Wam się podoba. Jest jeszcze wiele innych tematów, które chciałbym poruszyć, które mógłbym poruszyć, jeżeli będziecie chcieli. Oczywiście inne metody walki z pasożytami, jakie naukowcy wymyślają obecnie, jakie jest ich działanie. Może też są jakieś aspekty, które chcielibyście poznać, czegoś nie rozumiecie z pszczołami, to teraz zbliża się zima, podejrzewam, że będę miał więcej czasu, mogę to wszystko nagrać, tylko dajcie mi znać w komentarzach. To by było na tyle, zachęcam do subskrybowania i do usłyszenia. Dobra.